Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Gelek z tej strony i zapraszam was do kolejnego odcinka po naszej grze Uncharted 4 Kres Złodzieja. Tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. No i kontynuujemy od miejsca, w którym żeśmy ostatnio przerwali naszą rozgrywkę. Tutaj ta lina, znaczy drabina linowa się nam urwała. Więc tutaj nie wskoczymy chyba. Chyba. No nie, nie, nie ma szansy. Ale możemy spróbować, słuchajcie. No może jeszcze tutaj się chwilę rozejrzmy, bo być może są jakieś skarby. Ale nie, nie tym razem chyba. Nie tym razem. Tutaj to, żeśmy stąd przyszli. No nic, tutaj chyba więcej już nic nie znajdziemy. Więc spróbujmy tędy wejść. Dobra, jesteśmy tu na górze. Co możemy tu dalej zrobić? Sam nam uciekł. Dobra. Tutaj jest jakaś jeszcze... O! Patrzcie. Mamy skarb. A tym razem jest to... Mogolska rzeźba słonia. Nie wiem, czy te literki nie... literówki nie... Nie zrobili, nie powinna być to mongolska, ale no nie wiem, ciężko wyczuć. Obejrzymy sobie tego słonika. No ładny słonik, widać, że z jakiegoś drewna chyba zrobiony. Fajnie wygląda. Chciałbym takiego mieć. Podobno słonie przynoszą szczęście. A tak w ogóle to jeżeli lubicie słonie, to zachęcam do obejrzenia filmu Zoo na temat właśnie słoni. Wybieg techniczny dla słoni, jest tam również film. Także zachęcam, zapraszam. A my się wspinamy, słuchajcie, dalej. Tutaj troszeczkę do końca. O, masz! Wiedziałem, że będą problemy. Gdzie ty byłeś? No właśnie. W sposobu, żeby cię tu wciągnąć. Tak. Dobra, przeskocz na drugą stronę. Na razie chyba tu skoczymy. Doskoczę? Może doskoczę. Dzięki. Wszystko w porządku? Tak, jak najlepszym. Nie zatrzymujmy się. Okej. Okay. Co to za skrzynia? Jestem ciekaw, co on z tą skrzynią chce zrobić. Albo co my mamy z tą skrzynią zrobić, nie bardzo wiem. Chyba nic. No nic, wejdźmy sobie w takim razie jeszcze tutaj. Tam chciałem się dostać, ale nie było przejścia. Tu też fajnie to wygląda, ale tutaj nic nie ma. Tutaj jest też jakiś krzyż. Wow, to się nazywa kunszt. No. Tu się zawaliło coś. No dobra, wyjdźmy, bo tu chyba nic widzę po nas nie... Zobaczmy w ogóle, jak to wygląda sytuacja na zewnątrz. Tutaj na górę myśmy się powinni chyba gdzieś dostać, z tego co rozumiem. No... Może być ciężko. O, i coś przez chwilę. Tu jest miejsce zamocowania liny, ale na razie sobie obejrzyjmy, jak to wszystko z góry wygląda. Niezły widok. No. Bardzo fajny widok. Słyszałeś mnie? Kiedy? No tam, wołałem cię. Nie słyszałem, a co? Martwiłeś się? Tak, że gdzieś pobłądziłeś. Że niby ja błądzę, tak? Ale o co ci teraz chodzi? O nic. Idziemy? Tak, chodźmy. No takie... Przegadanie sobie wzajemne to chyba nie służy najlepiej.
Tutaj mamy jakieś miejsce, w których możemy się złapać, ale jak tam dojść? No dobra, skoro tu możemy przyczepić linę, to tak też zróbmy. I teraz tam są ptaki jakieś, patrzcie. Tam będziemy musieli się jakoś dobujać. O! Dobra. Hyc, hyc. Sekundkę! Jesteśmy na górze. Sam! Niestety ślepy zaułek. Ach, cholera. Dobra, no to wracamy! Tutaj jest jeszcze u góry jakaś możliwość wejścia. No nic, no chyba trzeba z powrotem tutaj. Lina. Tylko gdzie teraz? A, czekajcie, tam jest coś jeszcze, widzę. Tutaj, tutaj, tutaj. Tylko ja muszę się troszeczkę inaczej chyba rozbujać. O, jakoś tak. I hyc. Oj. Nie, 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 nie! No niestety, nie udało się. Aha, czyli jesteśmy z powrotem, gra nas przeniosła tutaj. Dobra. Spróbujmy raz jeszcze. No co jest? Dobra. Tylko my się teraz musimy... Zaraz, jak to zrobić? A może z tej strony? O właśnie, z tej strony będzie korzystniej. Tu jest zejście na dół. Dobra. Idę za tobą. No jest jakieś zejście. Ale, ale, ale. Rozbujajmy się. Dobra. Aha, i tędy. No to lu. Którędy dalej? Chyba tutaj trzeba przeskoczyć. Dobra. Tu jesteśmy. I teraz wydaje mi się, że trzeba tu zaczepić, ale nam się nic nie pojawia. O, teraz się pojawiło. Dobra. O, fajnie zaliczyłem. Oj, gdzieś wpadł w jakieś chaszcze. Co się stało? Tym razem nie wiem, gdzie popełniłem błąd. Gdzieś wpadł w jakieś chaszcze. I to spowodowało, że... No i teraz w górę się musimy wciągnąć, tak. Dobra. Czyli trzeba tak, nie można tu w chaszcze wpadać, pamiętajcie. Bo może się to źle dla nas skończyć. Jak się czujesz? No dobrze, dobrze, dziękuję. Tylko co tutaj... Nie tędy. No to jak nie tędy, to którędy? A, po tamtej stronie jeszcze mamy... Mamy, widzę, jakieś elementy, po których możemy się wspinać. Sam, tutaj! Okej. No. Zobaczmy, czy tu coś jest. Nie ma. Nie ma. Gra nam niestety nie ułatwia naszego
naszej eksploracji. O. Okej, chyba cały czas idziemy dobrą drogą. Też mam taką nadzieję. O, jest tutaj ta wieża, ale tutaj to za chwilę. Najpierw sobie zeksplorujmy, czyli pozwiedzajmy tą część tutaj. O, jak wysoko, patrzcie. Ale okoliczności przyrody. No super. Dobra. Czy coś widziałem? Nie, tutaj nic nie było. Jakim cudem nikt tu nie dotarł? Też się nad tym zastanawiam. Patrzcie, jak tu ładnie. Kurczę. Ile bym dał za to, żeby tam być? No dobra, wchodzimy do środka. O, coś tu jest, od razu widać. Zbadajmy. Otomański hełm. O, proszę. Otomański hełm. Nie wiem, z czego to wykonane jest. Drewno i coś jeszcze chyba. No ładnie wygląda. Nie mówię, że nie. Okej. Tylko co tu możemy więcej zdziałać? Tu raczej nigdzie wyżej nie wejdziemy. Ale tutaj już możemy się dostać. Pyk. I jesteśmy. Jak byliśmy przy rodzinku? Dostawiłeś, że kiedyś będziemy odstawiać takie numery? Nie, nie sądziłem. A no właśnie. I jesteśmy na szczycie. O, tu mamy jakąś belkę. No i proszę. Chyba trzeba stąd zejść. Ostrożnie. No właśnie, tutaj zaczynają się jakieś dziwne piaski. A jakbyśmy się tam wdrapali, da radę? Tutaj dalej przejść, da radę. Zobaczmy, o, coś mamy znowuż. Zobaczmy, co tym razem. Znajdujesz skarb. Co to za skarb? Dekańska waza z brązu, słuchajcie. Tak to wygląda. No, ładne, ładne. Okej. Czyli warto było tutaj przejść. Jestem tu za tobą. Jakoś się udało. A no właśnie. To druga największa cysterna, jaką widziałem. Ej, zaraz, zaraz, a pierwsza? Później ci powiem. Ruszajmy na dół. Niesamowicie to wygląda. No dobra. Czy tu coś jest? Chryste, Nathan! Próbujemy raz jeszcze. Czyli ślizgając się tutaj musimy się wczepić. Dobra. Jesteśmy. Sam! Chodź tędy! Nie!
Co się stało? Co on tak zrzędzi? Dobra. Oj. No i tutaj chyba się możemy opuścić z tego, co widzę. Wszystko no. W porządku? Prościzna. Na pewno? To nie ma nic. Wow, co to jest? A no właśnie, co to jest? Jakieś beczki? Rysunki? O! Zobaczmy. Sam zobacz. Statek Averiego. Fancy. Tak, atakuje Gunsway. Tak to się zaczęło. Avery i Tew, przewodzący kapitanom. Chyba spisują swój kodeks. Piracką kartę praw. Patrz, symbole piratów. Avery jest w samym środku. Nathan, to historia powstania Libertali. Plany trochę przykurzone. Sam, zobacz. A może oni chcieli zbudować park rozrywki? Piratolandię. Sam, spójrz na ten model. To wygląda jak ulica. Myślisz, że to wszystko zbudowali? Z nimi nigdy nie wiadomo. Zobaczmy, co tutaj jest. Aha, czyli on sobie to przerysował. Największy i najmisterniej zdobiony ratusz, skarbiec, domy z współdzielonymi kwaterami, małe budowle, kwatery służb, pojedyncze domy. Czyli nie do końca wiadomo, co to nawet jest. Tu jeszcze coś mamy. O! Doskonała robota. Proszę, proszę. Z jakiegoś metalu odlane. No ładne, ładne. Odkładamy w takim razie. Coś tu jeszcze możemy zwiedzić, czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie. No, wykąpmy się trochę. Kolejne pomieszczenie. Sporo tu zapasów. Oj, zrzucił. O, prowiant raczej już przeterminowany. Dlaczego on to zrzucił? Więc co to za miejsce? Coś w rodzaju zaplecza. Boże, to tu opracowali swój plan. Pozostaje pytanie, czy wcielili go w życie. A na pewno. Spójrz tylko, nie stawia się wszystkiego na jedną kartę, żeby później zrezygnować. No, nie wszystko się zawsze udaje. Jakieś pakunki. Co to było? W którą stronę iść? Jeszcze zobaczymy na zewnątrz. Z tej strony. Patrzcie, jakie to wysokie. O, ludu.
I ta woda jeszcze fajnie tutaj tak kapiąca. No prześlicznie tu jest. Tu mamy coś. Jakiś komentarz? No i proszę. Mechanizm się popsuł. O nie. Jakoś na pewno tam wejdziemy. Podnieśmy to razem, dobra? Okej. No dobra. Okej, do dzieła. Rany, ale to ciężkie. Skup myśli na naszym skarbie. Na razie myślę o swoich plecach. Szlak. Wow. Pięknie. Wow. A, przed nami kolejna próba. No, na to wygląda. Ale najpierw może tutaj pozwiedzajmy co nieco. Jakiś ołtarze jakby. Kurczę. Pięknie tu. Młyn wodny. No. Tam lepiej nie wchodzić. Co to jest to? Sprawdźmy, jak to działa. No właśnie. R obracaj. I teraz cofnijmy to. Załatwione. A to co? Ej, patrz. Posągi. Kapitanowie. Jest Bonnie i Baldridge i Albasra i jak mu tamten? To kim był ten cały Albasra? Mogołem. Służył na Gunsway. A dlaczego bratał się z Averym? Podobno miał zostać stracony, ale uwolnił się w czasie bitwy i udało mu się wysadzić skład z prochem. O, Avery z wdzięczności wziął go do siebie? Dokładnie tak. A ten drugi? Ponoć z nikogo stał się budzącym postrach fechmistrzem. No i proszę. Teraz wystarczy je przesunąć. Dokładnie. Jest! No i się zaczyna. Kto teraz? Zobaczmy. Joseph Farrell, William Maes, Tariq bin Malik i Christopher Condent. To już ośmioro. Ej, patrz, te symbole wciąż się obracają. Pokręcę. Ten bin Malik wygląda mi na mało. Dobrze myślisz. Co robi tak daleko od Berberu? To samo co my. Chcę być w środku akcji.
czyli to się jeszcze... Muszę sprawdzić odległość, kiedy pada na nie światło. Dokładnie. Tu się zgadza. Ale tutaj nie. Udało ci się! I reszta załogi. Richard Wand, Edward England i Thomas Tu. Sam, patrz. Chyba wiem, dokąd iść. Zaraz. Chwileczkę. To 11 piratów. Brakuje naszej gwiazdy. Aha. Dziwne. No, dziwne. Zobaczmy. Chwila prawdy. No dobra, dokąd teraz? Jasny gwint. Twój posąg Everiego się znalazł. Co? Zaczynam odnosić wrażenie, że Avery był narcyzem. Naprawdę? Tak. No to chodźmy, zobaczmy, co dla nas ma. Trochę tu wysoko. No wysoko. Dobrze, ale to już w kolejnym odcinku. A tymczasem dzięki za to, żeście dotrwali do końca, dzięki za to, że razem gramy. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania i spotykamy się już w następnym odcinku. Ej, tutaj! Znalazłem wejście! Dobrze, ale to już w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!